Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Rozwiązaniem równania x-7 przez x równa się 5, gdzie x nie może być zerem, gdyż mianownik nie może być zerem, jest liczba należąca do przedziału. Skoro mamy już zrobione założenie, wystarczy, że stronami pomnożymy przez mianownik, czyli przez x. I co otrzymamy? Czyli przepiszmy sobie x-7 minus przez x równa się 5, mnożę stronami przez x i mamy x-7 równa się 5x. Przerzucam x na lewą stronę ze zmianą znaku, czyli minus 7 to jest 5x odjąć, odjąć x, czyli 4x, czyli minus 7 to 4x. Dzielimy stronami przez 4, czyli minus 7 czwartych to jest nasz x, czyli x to jest minus 1 cała i 3 czwarte. No i teraz zobaczmy, do którego przedziału należy minus 1 i 3 czwarte. To jest przedział od minus 2 do minus 1, czyli odpowiedź b. Zobaczmy na osi, jakbym zaznaczył odpowiedź b, to mam minus dwójkę zamalowane kółko w lewą stronę do, w prawą stronę do minus jedynki kółko otwarte. To jest nasz przedział, a liczba minus 1 i 3 czwarte znajduje się między nimi, znajduje się mniej więcej tutaj, minus 1 i 3 czwarte, czyli wpada do odpowiedzi b.